Drodzy Państwo, dzień dobry, witam Was serdecznie. Wykład będzie poświęcony temu, w jaki sposób my przygotowujemy się na święta, a właściwie w jaki sposób nasz mózg przygotowuje się na święta. W naszych mózgach zachodzą dość liczne zmiany, które sobie zobaczymy, które mogą nam zepsuć te święta albo mogą nam te święta zrobić pięknymi. Wszystko w zależności od tego, jak sobie radzimy z tymi naszymi mózgami, lub też jak nasze mózgi radzą sobie z tym okresem przedświątecznym. Natomiast oczywiście nasze mózgi mogą nam pozwolić na to, żeby pomimo różnego rodzaju stresów, które się dzieją przed świętami, żeby jednak te święta były dla nas czasem spokoju, czasem, który spędzimy z naszą rodziną w miłości i radości i spokoju. Tego oczywiście sobie wszystko życzymy, ale to nie jest takie proste, jak zaraz Państwo zobaczycie. Tutaj koło mnie mam mózg, na którym będę rysować i opowiadać, co się dzieje w tych naszych mózgach. Widzimy nasz mózg tutaj, patrząc na niego niejako z boku, choć tak naprawdę od środka widząc struktury naszego mózgu leżące w głębi, dlatego że duża część z tych rzeczy, które dzieją się w naszych mózgach przed świętami, dzieją się w głębi naszego mózgu i są czymś, co nie do końca możemy kontrolować, czymś, co się dzieje trochę poza naszą wolą, z ograniczonym naszym wpływem. Stąd też jakby czasem te święta, czy też ten czas przedświąteczny mogą nas rozczarowywać, ale na szczęście nasza kora mózgowa. Jest w stanie tutaj wszystko na to wszystko zaradzić i jest w stanie sprawić, żebyśmy jednak mogli cieszyć się tymi świętami z dużym spokojem i radością. Dobrze, przejdźmy do rzeczy. Tylko dwa słowa tego, co my tutaj widzimy. Otóż widzimy wnętrze naszego mózgu. Patrząc do tego naszego mózgu od środka, Widzimy korę mózgową, która jest jakby wgłębia się do środka tego naszego mózgu. Ale przede wszystkim widzimy tutaj też struktury leżące w głębi, leżące pod korą mózgową, które z jednej strony stanowią coś, co nazywamy układem limbicznym, czyli układem emocjonalnym. Tutaj dwie z tych struktur są zaznaczone na czerwono, potem o nich opowiem więcej. Dwie są zaznaczone na różowo. One będą dla nas niezwykle ważne podczas tego wykładu. No i. Tutaj mamy też struktury, które odpowiedzialne są za różnego rodzaju zachowania wrodzone, nawykowe, także, czyli różnego rodzaju rytuały, również związane z tymi naszymi świętami. Potem zobaczymy też jeszcze dodatkową część kory mózgowej, którą w tej chwili trzymam w ręku korę wyspy, która jest niewidoczna tutaj w tym naszym obrazku, ale potem będzie nam bardzo bardzo potrzebna i tak naprawdę to na nią powinniśmy liczyć, żeby te różne stresy, które się dzieją przed świętami znikły jak zamachnięciem magicznej różdżki. Jak państwo widzicie, ja tu jestem prawda w zimowej aurze, stąd ta czapka i szalik, bo jestem na dworzu, śnieg sypie, prawda, Święty Mikołaj już się szykuje do tych świąt. Natomiast zanim ten święty Mikołaj do nas przyjdzie, no to właśnie musimy zmierzyć się z tym okresem przedświątecznym. Dobrze, i teraz zacznijmy od początku, czyli jakby pierwsze oznaki tego zbliżającego się czasu świątecznego. One z reguły do nas docierają pod wpływem tego, co dzieje się w sklepach, co dzieje się w telewizji, czyli pojawiają się świąteczne reklamy, pojawiają się choinki w centrach handlowych, pojawiają się te świąteczne ozdoby na witrynach sklepowych. No i to wszystko oczywiście odbiera nasza kora mózgowa. W tylnej części kora mózgowa jest, zajmuje się naszym wzrokiem. On jest głównie tym czymś, co tutaj jakby pierwsze, to jest ta część kory mózgowej, która jako pierwsza dostaje te sygnały, które identyfikuje jako obrazy związane ze świętami. Przy czym, żebyśmy byli w stanie sobie uświadomić, że o, idą święta, no to te informacje zidentyfikowane przez naszą korę mózgową muszą dotrzeć różnymi drogami do naszej kory przedczołowej, czyli tej kory, którą mamy tutaj za kością czołową, ale pierwszą częścią tej kory, która jakby interpretuje te informacje, która nadaje sens tym informacjom, ważność tym informacjom, to jest kora, która leży w głębi naszego mózgu, czyli tą, którą tutaj widzimy, też kora przedczołowa, ale leżąca w głębi, czyli przyśrodkowa kora przedczołowa, której zadaniem jest dokonać pewnej automatycznej analizy sytuacji czegoś, co w sposób można powiedzieć bardzo niezależnie od naszej woli, w sposób automatyczny, sprawi, że do, w naszym mózgu pojawią się sygnały, które pozwolą nam odpowiedzieć na pytanie, co to oznacza, co do nas dociera. Czyli co oznacza ta choinka, którą widzimy w galerii handlowej, co oznacza ta świąteczna reklama, prawda, ze świętym Mikołajem, który się pojawia w naszych oczach za sprawą tego telewizora, no i tak dalej, i tak dalej. Czy też słysząc piosenki świąteczne w radio, jakby te wszystkie informacje. Tutaj w tej korze mózgowej, w tej korze przy, przyśrodkowej, korze przedczołowej, zostają jakby zinterpretowane jako bodźce, które wskazują na to, że idą święta. No i ta nasza przyśrodkowa kora przedczołowa nadaje wagę tym informacjom. To znaczy, w ślad za tymi informacjami dopływającymi z naszej kory mózgowej, ta kora mózgowa przedczołowa, przyśrodkowa, pobiera różnego rodzaju informacje, które są skojarzone z tymi które odbieramy jako pierwsze, czyli jakby do naszej kory, z naszej pamięci trafiają różnego rodzaju obrazy, wspomnienia związane ze świętami, które miały miejsce już w przeszłości. Czyli żeby nasza kora przedczołowa mogła sobie uświadomić, co się dzieje, mogła zrozumieć, co się za chwilę wydarzy, czyli przewidzieć przyszłość, móc zaplanować to, co zrobi w związku z tym, co widzi, Musi pobrać różnego rodzaju informacje, które docierają z naszej pamięci, po to, żeby zbudować pewnego rodzaju obraz tej rzeczywistości, która nas dotyczy, która się zbliża, czyli obraz tych świąt. No i ponieważ te wszystkie wspomnienia, które mamy ze świętami, one są czymś, co w, tamtym, w tamtych czasach, kiedy się to działo, towarzyszyły nam wówczas jakieś emocje. Przyjemne, różnego rodzaju emocje, najczęściej oczywiście mamy takie skojarzenia ze świętami, no to chcąc, nie chcąc, te, te wspomnienia, które są przywoływane i trafiają do tej naszej kory przedczołowej, przechodzą, można powiedzieć, przez układ emocjonalny, lub też, można powiedzieć, bardziej precyzyjnie pobudzają struktury naszego układu emocjonalnego, czyli układu limbicznego. Który to układ emocjonalny nadaje, można powiedzieć, tym wspomnieniom znaki emocjonalne, czyli zabarwia nam te wspomnienia emocjonalnie. Stąd też, jakby te informacje przechodząc głównie przez coś, co nazywa się ciałem migdałowatym, tą strukturę, tą strukturę to ciało migdałowate nadaje właśnie to zabarwienie emocjonalne tym wspomnieniom, które trafiają do naszej kory przedczołowej, tej przyśrodkowej. No, i teraz, ponieważ większość tych wspomnień to są wspomnienia z odległych lat, czy też po prostu przez te wszystkie minione lata, jest to taka mieszanka różnego rodzaju wspomnień ze świętami, które, jeszcze raz przypomnę, są wydobywane z naszej pamięci pod wpływem tych znaków, które do nas docierają z, z tej rzeczywistości, która ma miejsce tu i teraz czyli obraz choinki, który odbiera nasz mózg, jest powodem tego, że nasz mózg automatycznie, jakby w ślad za tą choinką, przywołuje do naszej kory przedczołowej, tam docierają informacje z, dotyczące naszych wspomnień, które to wspomnienia są zabarwione emocjonalnie, które to zabarwienie emocjonalne odtwarza nam ten układ emocjonalny za sprawą tego ciała migdałowatego i tym samym te wspomnienia, które docierają, są miłymi wspomnieniami, które pod wpływem tego układu emocjonalnego właśnie powodują powstanie w naszym mózgu, w naszej korze przedczołowej emocji, które do niej docierają, które sprawiają, że Automatycznie, niezależnie od naszej woli, te obrazy, które widzimy w naszym otoczeniu, czyli obraz tej choinki, tego świętego Mikołaja w telewizji i tak dalej, powoduje powstanie miłego uczucia związanego z tymi miłymi wspomnieniami, które mamy z okresu świątecznego. Oczywiście różne mamy wspomnienia dotyczące ludzi, dotyczące, prawda, gdzieś tam dzieci, które obdarowywaliśmy je prezentami, czy sami dostawaliśmy te prezenty. To jest oczywiście cała masa różnego rodzaju wspomnień, które budują. Pewnego rodzaju stan, który nazywamy stanem oczekiwania nagrody. To oczywiście brzmi mało świątecznie, mało jakoś romantycznie, ale tak nazywamy ten stan naukowo, czyli nasza kora przedczowa w toku tej analizy, w toku tego, można powiedzieć, przewidywania przyszłości, tego co się wydarzy pod wpływem tego, co widzi teraz, ona buduje coś, co nazywamy właśnie stanem oczekiwania nagrody. Czyli można powiedzieć, że spodziewa się, że ten czas, który nadejdzie, którego znaki dostajemy tu i teraz, będzie czasem, który sprawi nam przyjemność. No i teraz tutaj niezwykle ważną rolę odgrywa układ, który nazywamy układem nagrody. Ten układ nagrody rozpoczyna się w tym miejscu, czyli głęboko w naszym mózgu, wśród mózgowiu. Ta struktura nazywa się brzusznym polem nakrywki. No i w tym brzusznym polu nakrywki znajdują się neurony. Neurony, które wydzielają dopaminę. I ta dopamina wydzielana jest z aksonów tych komórek, czyli z długich wypustek, wydzielana jest m.in. właśnie w tej korze przedczołowej. No i ta dopamina wydzielana w tej korze przedczołowej, pod wpływem tych wspomnień, miłych wspomnień, które są jakby przywoływane pod wpływem widoku tych nadchodzących świąt. Ta dopamina sprawia, że właśnie w tej naszej korze przedczowej tworzy się stan oczekiwania nagrody, czyli spodziewamy się automatycznie, niezależnie od naszej woli, że nadchodzi czas przyjemności. Nadchodzą rzeczy, które będą źródłem naszej nagrody, czyli źródłem różnego rodzaju przyjemności, radości, którą będziemy jakby odczuwać wtedy, kiedy to coś już się stanie, czyli kiedy ta przyszłość, którą przewiduje nasza kora przedczowa, nadejdzie, w rzeczywistości nadejdzie. Czyli ta wizja tej nagrody, która tworzy się w tej korze przedczowej, jest zależna oczywiście od tego, jakie mamy wspomnienia z tymi świętami. Oczywiście nasz mózg ma mnóstwo różnych wspomnień ze świętami, które są bardzo miłe. W zależności od tego, jak dużo jest tych miłych wspomnień, tak duża jest też ta oczekiwana nagroda, która tworzy się w tej korze przedczowej. To jest bardzo indywidualna sprawa. Ale można powiedzieć, że nasza kora przedczowa, ponieważ jakby działa automatycznie. To nie jest w stanie weryfikować tego na bieżąco, czyli tego, czy to wspomnienie rzeczywiście jest miłe, czy nam się tylko wydaje, że jest miłe. To jest coś, co jest zarezerwowane dla bocznej kory przedczowej, czyli tej, której tutaj nie widzimy, która jakby znajduje się z drugiej strony tego modelu, czyli tej, która znajduje się po tych zewnętrznych stronach naszego mózgu, gdybyśmy na niego spojrzeli od zewnątrz. To jest. To jest ta część kory, która może weryfikować, można powiedzieć, tak racjonalnie, świadomie, zdroworozsądkowo to, co się dzieje w naszym mózgu, kontrolować to, krytykować to, modyfikować te wszystkie doświadczenia, te wszystkie uczucia, emocje, które mamy, a także ten stan oczekiwania nagrody. Natomiast, ponieważ to, co się dzieje tutaj, jest automatyczne, i my zazwyczaj temu ufamy, to znaczy traktujemy to jako rodzaj intuicji, która nam coś podpowiada, ta część kory przyśrodkowa jest jakby traktowana przez nas jako źródło tej naszej intuicji, w którą to wierzymy, której to ufamy, a więc można powiedzieć, że nie mamy tendencji do tego, żeby weryfikować ten stan oczekiwania nagrody, który się tworzy właśnie w tych głębokich częściach naszego mózgu, tylko ufamy temu tak bezwiednie, można powiedzieć, że nastawiamy się również świadomie na te święta jako czas niezwykłej radości, przyjemności wspaniałych emocji, które będą nas, które będziemy doświadczać wtedy, kiedy te święta już nadejdą. Ja tutaj narysuję tak z tyłu, ale tylko jakby na zasadzie symbolicznej, pewnego rodzaju taką można powiedzieć suwak, który będzie symbolizował to, jak bardzo spodziewamy się tej wielkiej nagrody, bo to będzie dla nas bardzo, bardzo potrzebne. Czyli jakby te kolejne napływające wspomnienia powodują, że ten poziom tej spodziewanej nagrody rośnie. Czyli im więcej mamy tych wspomnień, które są miłe, tym można powiedzieć, ten jakby ten suwak, czy też ta można powiedzieć taki, nie wiem, pasek postępu, jakkolwiek to nie nazwiemy, to coś jakby zapełnia się tymi kolejnymi wspomnieniami, które są związane z przyjemnymi emocjami, na bazie których to właśnie dochodzi do pobudzenia tego układu nagrody i on jest coraz mocniej pobudzony wraz z napływem kolejnych miłych doświadczeń, wspomnień. I w związku z tym ten stan tego oczekiwania nagrody rośnie w naszej korze przedczołowej. I jest czymś, co, na bazie czego można powiedzieć, nasza kora przedczowa będzie spodziewać się rzeczywiście dostania tej nagrody. No więc zbudowaliśmy sobie stan oczekiwania nagrody przy pomocy kory przedczowej, wspomnień układu emocjonalnego, w tym układu nagrody, który stanowi jakby źródło tej spodziewanej nagrody, która nadejdzie. No i teraz, jakby ta spodziewana nagroda, ten stan oczekiwania nagrody jest tak naprawdę niczym innym jak stanem motywacji do działania. To znaczy, jeżeli spodziewamy się nagrody, tak rozumianej neurobiologicznie, czyli różnego rodzaju korzyści, przyjemności, jakkolwiek tego nie nazwiemy, to wówczas jakby to jest równoznaczne z czymś, co nazywamy motywacją. Czyli wówczas mamy motywację do działania i to wszystkie te wszystkie wspomnienia związane ze świętami, one w sposób automatyczny w toku tej analizy dokonywanej przez tą korę przedczołową mogą być w stanie wywoływać w naszym mózgu aktywację różnego rodzaju procedur związanych z tymi świętami. Czyli nasz mózg budując sobie stan oczekiwania nagrody, czyli budując sobie motywację, jednocześnie wytwarza pewną gotowość do tego, żeby wdrażać w życie zachowania które mają na celu otrzymanie tej nagrody w rzeczywistości, czyli dostanie tej przyjemności, czyli trzeba wykonać różnego rodzaju działania, trzeba kupić prezenty, prawda? przygotować dom na przyjęcie gości, trzeba posprzątać, trzeba kupić choinkę i tak dalej i tak dalej, trzeba gotować mnóstwo rzeczy na tą kolację wigilijną i kolejne dni świąteczne, czyli trzeba wykonać mnóstwo działań. Na szczęście w większości przypadków ludziom się chce to robić, dlatego że właśnie ten, wysoko, ten wysoki stan oczekiwania nagrody zbudowany na bazie tych wspomnień jest źródłem wysokiej motywacji, która sprawia, że my z chęcią przystępujemy do tych działań, które są związane ze świętami, niesieni tym wysokim stanem oczekiwania tej nagrody korzyści. I wówczas kora ta przedczołowa we współpracy z tym układem nagrody, który, którego zakończenia znajdują się również w tej strukturze drugiej, tutaj na różowo pomalowanej, czyli czymś, co nazywa się jądrem półleżący, ta współpraca tej kory przedczołowej, tego jądra półleżącego, jako czegoś, co odbiera też ten sygnał tej oczekiwanej nagrody, to wszystko przekłada się na to, że nasza kora przedczołowa wraz z tym układem nagrody są w stanie pobudzać. Struktury leżące tutaj, które zwiemy prążkowie, które to prążkowie stanowi, można powiedzieć, takie miejsce w naszym mózgu, z którego uruchamiane są różnego rodzaju wyuczone zachowania. Czyli tam znajdują się, jakby można powiedzieć, taki, mamy taki, taki, nie wiem, panel sterowniczy, w którym znajdują się startery, przyciski, które uruchamiają różnego rodzaju wyuczone wcześniej zachowania, te różne rytuały, te różne nawyki, wyuczone czynności, które wcześniej wykonywaliśmy, a które były wcześniej źródłem naszej jakiejś tam korzyści, nagrody, przyjemności lub też uniknięcia pewnej straty. Czyli te zachowania. Wyuczone, te, te zachowania wyuczone, nabyte, czyli różnego rodzaju nawyki, rytuały są wówczas dość łatwo uruchamiane, dlatego że pamiętajmy, nasza kora przedczołowa jest w stanie je uruchomić, dlatego że spodziewa się nagrody. Spodziewa się, że wykonanie tych wszystkich czynności rzeczywiście przyniesie nam tą oczekiwaną nagrodę. No, i oczywiście, w zależności od tego, jaki to jest nawyk, jaki to jest wyuczone zachowanie, jaki to jest rytuał, no to różne rejony tutaj kory leżącej u góry, powyżej, kory motorycznej, która głównie znajduje się po drugiej stronie naszego mózgu, tam mamy takie dwa fragmenty. Mamy taką korę przedruchową oraz korę pierwszorzędową motoryczną, które to dwie części kory mózgowej, jedna z nich jakby jest miejscem które przygotowuje te nasze ruchy, czyli jakby opracowuje tą sekwencję ruchów naszych mięśni, które są de facto tymi kolejnymi krokami różnego rodzaju zachowań, rytuałów, które wprowadzamy w życie, czyli tam właśnie przygotowywane są lub są zapisane już konkretne reakcje, pójścia do sklepu, robienia zakupów, kupna choinki, wykonania pewnych czynności np. w kuchni związanych z gotowaniem, sprzątaniem itd., itd., a ten fragment kawałek dalej jest wykonawcą jakby tych opracowanych procedur tutaj ruchowych, które są wykonywane. Te procedury wykonywane są przez korę motoryczną, pierwszorzędową, a przygotowywane pod względem jakby tych ruchów, które trzeba wykonać przez, przez korę, która się nazywa przedruchowa. One znajdują się głównie w tej zewnętrznej części naszego mózgu, czyli tej jakby znajdującej się po drugiej stronie tego naszego modelu. Ale to uruchomienie tych procedur zachodzi w sposób bardzo łatwy, bardzo automatyczny. Z tego właśnie powodu, jeszcze raz to przypomnę, że Kora Przedczowa buduje tą motywację na bazie tej oczekiwanej nagrody, co, jest, co umożliwia pobudzenie tego prążkowia do wykonania tych procedur, które nam się kojarzą z tymi świętami, które to wykonanie tych procedur jest czymś, co zagwarantuje nam otrzymanie w rzeczywistości tej nagrody, tej radości. Tej przyjemności związanej z tymi świętami. No dobra, więc zbudowaliśmy w naszym mózgu stan oczekiwania nagrody, on jest wysoki, niesie nas w tych naszych działaniach przygotowawczych do tych świąt. No ale oczywiście to nie koniec, dlatego że wówczas, kiedy pojawiają się te pierwsze sygnały, o tych nadchodzących świętach, to jest, do, to jest czas, którym jest jeszcze bardzo, bardzo odległy od tych rzeczywistych świąt, które są co najmniej za miesiąc. Nawet jeżeli zakładamy, że z początkiem grudnia zaczynają do nas dopływać tak bardziej zintensyfikowane te sygnały o nadchodzących świętach, to jest dalej mimo wszystko, prawda, bardzo długi czas. Prawie cztery prawie tygodnie oczekiwania na te święta. No i teraz. Nasza kora mózgowa, która jakby wytworzy na dzień dobry ten stan wysokiej oczekiwania nagrody, ona tak naprawdę bardzo chciałaby, żeby ta nagroda przyszła bardzo szybko. To znaczy, nasz mózg nie lubi czekać na nagrodę. To jest coś, czego nikt nie lubi. Każdy najchętniej wziąłby tą nagrodę, tu i teraz. No i teraz niestety tak jest, że z czasem który upływa od momentu, kiedy sobie wyobrazimy tą nagrodę, do czasu, którym tą nagrodę rzeczywiście otrzymamy, nasz mózg może odczuwać pewnego rodzaju rozczarowanie, prawda? Czemu ta nagroda jeszcze nie nadchodzi? Dlaczego jej nie ma, prawda? Więc taki ktoś może jakby odczuwać pewnego rodzaju rozczarowanie, że tak długo trzeba czekać na tą nagrodę. To jest coś, co, można powiedzieć, sprawić może to, że my stracimy zapał. Tak? Czasem tak się dzieje, że my rzucamy się w wir przygotowań do świąt, ale w którymś momencie zaczyna nam brakować pary, jakby nie mamy już tej motywacji, odechciewa nam się, czujemy zmęczenie, dlatego że właśnie na bazie tej wysokiego oczekiwania nagrody ruszyliśmy z kopyta do tego, żeby przygotować te święta, ale ta nagroda nie nadchodzi i wówczas jakby możemy czuć to rozczarowanie z powodu braku tej nagrody. My już wkładamy w to wysiłek, poczynamy jakieś działania, które mają na celu. Przy jakby otrzymanie tej nagrody, a ta nagroda nie nadchodzi. I tutaj z pomocą będą, będzie nam służyć ta nasza boczna kora przedczołowa, czyli coś, co pozwala na to, żeby kontrolować to, co się dzieje w naszym mózgu, czyli na przykład powstrzymać nas przed działaniem zbyt wczesnym, zbyt szybkim napaleniem się na, tą, na te święta, tak żeby można powiedzieć odroczyć tą nagrodę. To jest niezwykle ważny proces odraczania tej nagrody, czyli jakby. Coś, co pozwala na to, żeby móc cieszyć się tą nagrodą później, a nie czuć tego rozczarowania związane z tym, że ta nagroda nie nadchodzi. Czyli ktoś, kto potrafi odraczać tą nagrodę, potrafi z większym spokojem, można powiedzieć, podejść do tego czasu przedświątecznego i odpowiednio dozować, jakby. To swoje oczekiwanie tej przyjemności, po to, żeby nie wypalić się przed tymi świętami. Jeżeli ktoś za szybko rzuci się do roboty, prawda, gdzieś tam w połowie listopada, zacznie kupować te prezenty, już wszystko przygotuje, no i wówczas jeszcze nie ma tych świąt, prawda, on jest gotowy, ale świąt jeszcze nie ma, no to potem można już tych świąt jakby nie odczuć tak bardzo przyjemnie, jakby się chciało. No i czasem, jakby ten handel nam w tym wszystkim nie pomaga, te reklamy świąteczne nam nie pomagają, dlatego, że jakby my otoczeni tą świąteczną aurą, jakby dostajemy już tą swoją nagrodę. Prawda wtedy kiedy robimy te zakupy, wtedy kiedy przygotowujemy nasz nasz dom, zapalamy światełka, prawda i tak dalej i tak dalej i tak dalej, żeby nie mnożyć tych wszystkich czynności, które wykonujemy, to wówczas nasz mózg już dostaje wtedy tą nagrodę, więc wtedy kiedy przyjdą rzeczywiście te święta, możemy już tej nagrody takiej nie czuć, jakbyśmy chcieli mocnej. Dlatego że myśmy już po części dostali to wszystko wcześniej, więc jakby tutaj ważne jest, żeby ta nasza boczna kora przedczowa kontrolowała te nasze zachowania, czyli kontrolowała to nasze prążkowie, czyli hamowała je odpowiednio po to, żeby zostawić sobie coś na później, dlatego żeby nie dostać tej nagrody zbyt szybko, po to, żeby ona była taka wielka, pełna, wtedy, kiedy rzeczywiście ma przyjście i wtedy, kiedy nadchodzą te święta. No ale chcąc, nie chcąc, oczywiście różne czynności musimy wykonać nieco wcześniej, żeby one w ogóle były, były możliwe. No dobra, idźmy dalej. <laughs> idźmy dalej. No więc idziemy do roboty. Mamy wysoką motywację. Chcemy zrobić te zakupy, chcemy posprzątać dom, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to są czynności, które oczywiście są bardzo kosztowne. Nie tylko finansowo oczywiście, ale również związane jest to z wydatkiem energetycznym, czyli jakby my się męczymy przy tych rzeczach. One zajmują dużo czasu. Czasem są trudności dodatkowe w postaci tego, że idziemy do sklepu, a tam kolejka na 10 km, prawda, po to mięso, czy po te prezenty. Czasem czegoś zabraknie, prawda, trzeba wykonać dodatkową robotę i tak dalej. Czasem pojawiają się jakieś, powiedzmy, potknięcia nasze, coś nam nie wyjdzie. Prawda, nie wiem, czegoś nie ma, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, czy też po prostu trzeba dłużej stać w kolejce, niż byśmy chcieli stać, robią się korki na drodze i tak dalej, i różne tego typu rzeczy, które są źródłem w pewnym sensie takich drobnych rozczarowań, są źródłem czegoś, co nazywamy w naszym mózgu pojawieniem się błędu przewidywania. To znaczy, nasz mózg, nasza kora przedczowa, ta przyśrodkowa, kiedy stworzy ten stan oczekiwania nagrody, to również sobie wyobraża, jakie będą koszty uzyskania tej nagrody. Czyli my, nam się wydaje, bo właśnie znowu sięgamy do naszej pamięci, na bazie której my tworzymy te oczekiwane koszty, i na przykład sięgamy do. Tej pamięci i wydobywamy stamtąd informacje z naszego powiedzmy dzieciństwa. Kiedy ten czas bez troski, braku jakichś poważnych obowiązków, był tym czymś, co sprawiło, że jakby kiedy się pojawiały te święta, to nas wyłącznie czekały nagrody przy zerowych kosztach. Natomiast, oczywiście, jak jesteśmy już starsi, dorośli, musimy przygotować te różnego rodzaju działania, które sprawią wszystkim przyjemność, to są to duże koszty. Natomiast niekoniecznie nasza kora mózgowa musi te wszystkie koszty dobrze oszacować. W związku z tym, wtedy, kiedy przystępujemy do działania niesieni tą wysoką nagrodą, możemy niedoszacować tych kosztów. Mało tego, możemy również niedoszacować ryzyka związanego z tym, że nie wszystkie rzeczy wyjdą nam od razu, że nie wszystkie rzeczy nam się tak po prostu udadzą, że nie wszystko, na, nie, na niektóre rzeczy trzeba będzie czekać, niektórych się nie uda, trzeba będzie je zastąpić. To jest szacowanie ryzyka, czyli jakby nasz mózg oprócz tego, że tworzy ten stan oczekiwania nagrody, również Tworzy pewne wizje kosztów, a także ocenia ryzyko związane z tym, czymś, co mamy zrobić, z tymi wszystkimi poszczególnymi zachowaniami, które mamy do wykonania, tymi rytuałami, które mamy do wykonania, tymi wszystkimi obowiązkami, tymi wszystkimi czynnościami, które musimy wykonać, żeby te święta były takie, jak żeśmy sobie wyobrazili, czyli żeby była taka przyjemność, jaką byśmy chcieli dostać. No i teraz, jakby kiedy nasz mózg to zrobi w sposób niewłaściwy, oceni koszty i ryzyko, to wówczas w w toku tego, tych działań, tych przygotowań do tych świąt pojawiają się błędy. Pojawiają się błędy związane z pewnym czymś, co możemy nazwać, rozczarowaniem. Tak, czyli tegośmy nie wzięli pod uwagę, że z tym będzie problem. Tutaj się coś wysypało, jak to się mówi. Tam się pojawiły korki, tam kolejki, prawda? Tam nie ma śniegu, a myśmy sobie wyobrazili, że, ten, że te święta będą takie białe. A tu pada deszcz, prawda? A tutaj jeszcze trzeba opony zmienić. A tutaj nie było tego w sklepie i trzeba znowu pójść do tego sklepu. A tutaj, nie wiem, kurier się spóźnił i nie przywiózł nam tego prezentu. A tutaj ktoś dzwoni do nas, z naszych bliskich, że jednak go nie będzie w święta, bo się rozchorował. A tu jeszcze trzeba się zaszczepić po raz trzeci. A tu jeszcze tamto i śmam to i owam to. Różne rzeczy się pojawiają, których byśmy mogli nie przewidzieć w toku tych jakby wyobrażeń na temat tych świąt i tego co trzeba zrobić do tych świąt. W związku z tym nasz mózg właśnie ma szansę na to, żeby się rozczarować. Żeby zobaczyć, że jest pewien błąd tego przewidywania tych różnych rzeczy, które trzeba zrobić i których możemy, których się nie spodziewali, one się dzieją. To jest związane ten błędy przy szacowaniu kosztów i ryzyka. Są związane z tym, że my często nie używamy do tego również tej naszej bocznej kory, czyli tej logicznej, tej racjonalnej, tej przewidującej przyszłość, tej, która jakby jest w stanie dostrzec te różnego rodzaju problemy, które mogą się pojawić, a nie używając tej kory. Jakby zdajemy się tylko na to, co wytworzy się w tych przyśrodkowych częściach naszej kory mózgowej, które, przypomnę raz jeszcze, działają w sposób automatyczny, niekoniecznie biorąc pod uwagę wszystkie możliwe dane, na podstawie których byśmy mogli to oszacować w sposób prawidłowy, i te koszty, i te ryzyko bo ten proces jest jakby niedoskonały, on jest szybki, jest tak naprawdę czymś, co nam często ratuje nas z różnego rodzaju opresji, bo pozwala nam działać w sposób taki, można powiedzieć, instynktowny, bardziej automatyczny, szybki, bez zastanawiania się, bez wahania się, to się czasem przydaje, prawda? Wtedy, kiedy patrzymy, że na półce jest ostatnia sztuka jakiegoś, jakiejś rzeczy, którą chcemy kupić na te święta, to nasza kora, ta przyśrodkowa, pozwala nam rzucić się, prawda, pędem na tę półkę, żeby dostać tę ostatnią rzecz, która jest na tej półce, zanim ktoś inny nas wyprzedzi. Wtedy się przydaje ta kora, ale nie wtedy, kiedy my tworzymy wyobrażenie tych świąt, tego, co nastanie, tych nagród, tych przyjemności i tych kosztów i tego ryzyka związanego z tymi świętami i przygotowaniami do tych świąt. Więc jakby rada dobra taka, że trzeba dobrze zweryfikować to, czego my się spodziewamy i jakie będą koszty, jakie będzie ryzyko. My nie lubimy używać naszej bocznej kory przedczowej, bo ona strasznie dużo energii kosztuje nas w naszym działaniu. My często zdajemy się na to, co wytworzy ta kora przyśrodkowa, a potem zdarzają się rozczarowania. Zdarzają się błędy przewidywania tej przyszłości i w związku z tym potem możemy czuć rozczarowanie, czasem nawet wręcz frustrację związaną z tymi świętami. Ale zaraz do tego jeszcze dojdziemy, bo chcę pokazać, jak to się odbywa w naszym mózgu i dlaczego to nam potrafi czasem zepsuć te święta. Nie tylko nam, bo my czasem niestety potrafimy też zepsuć te święta komuś, naszym bliskim. Dlatego, że nasz mózg niestety szuka, można powiedzieć, Satisfact, Trochę wyprzedzam fakty, ale zaraz do tego sobie dojdziemy. No dobra, w każdym razie mamy zbudowaną jakąś nagrodę. Oczywiście, jak Kora Przedczowa buduje wizję tej nagrody, to odejmuje od tego koszty, weryfikuje to związane, weryfikuje tą nagrodę, jak ona jest pewna w związku z tym, z tym ryzykiem, które szacuje, i tak dalej. Ale my, jakby co by nie mówić, tworzymy jednak bardzo duże oczekiwanie tej nagrody, związanej z tymi świętami. I te wszystkie potknięcia, te wszystkie niezgodności związane z tym oczekiwaniem tej nagrody, a tą realizacją, czyli typu nie ma śniegu, a powinien być, prawda? Nie udało nam się tego kupić, ktoś nie przyjedzie, prawda? Choinka jest krzywa, bombka się stłukła, prawda? I tak dalej, i tak dalej można mnożyć, bo takie rzeczy się zdarzają. To jest rzecz normalna, to się zdarza. I mówiąc o tym, że Ponieważ jesteśmy coraz starsi, więc wszystkie rzeczy nas kosztują więcej czasu. Po prostu myśmy tego nie doszacowali. Nie wzięliśmy poprawki na to, że mamy kolejny rok więcej na karku, a w związku z tym wszystko zajmuje więcej czasu, jest trudniejsze, bardziej się męczymy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówiąc o jakichś kłopotach w stylu, a tu się przeziębiłem, a tu coś tam i tak dalej. Więc to jest coś, czego ta kora nie jest w stanie przewidzieć. W związku z tym mamy szansę dużą na to, żeby nie było tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. Co się wówczas dzieje? Kiedy nasza kora stworzyła sobie ten obraz rzeczywistości, która ma nadejść, tych świąt i tych przygotowań do tych świąt, czyli stan oczekiwania nagrody, jeżeli do niej trafiają sygnały, które świadczą o tym, że coś nam nie wyszło, czyli czegoś nie ma, i tak dalej, chcę tego powtarzać w kółko, to wówczas. Ona porównując ten stan oczekiwanej nagrody ze stanem tej rzeczywistej nagrody, jaką otrzymujemy, porównując te dwie rzeczy ze sobą, jeżeli są jakieś niezgodności dotyczące tego, że ta nagroda rzeczywista jest mniejsza niż ta nagroda, którą oczekiwaliśmy, to wówczas to coś powoduje pobudzenie naszego. Naszej pewnej części kory mózgowej, która zwie się zakrętem obręczy, to jest ta część tutaj, zakręt obręczy, który jest takim dzwonkiem alarmowym w naszym mózgu, który zaczyna dzwonić wtedy, kiedy właśnie popełniamy coś, co nazywamy błędem przewidywania. Czyli wtedy, kiedy właśnie nasza kora prześrodkowa, przedczowa, niedoskonała, przeszacowała tą nagrodę. A ona jest w rzeczywistości mniejsza, bo są większe koszty, bo coś nam nie wyszło, czegoś nie przewidzieli, i tak dalej. I co się wówczas dzieje? Oczywiście ona mówi tej bocznej korze, czyli po tamtej drugiej stronie, mówi, ej, weź to, zobacz, coś tam nie wyszło. Czyli my wtedy sobie uświadamiamy, że o kurczę, właśnie coś tam nie wyszło. To jest jedna z tych rzeczy, ale jednocześnie, to gdybyśmy o tym się dowiedzieli, świadomie, że coś nam nie wyszło, to jeszcze PAL sześć. Najgorsze jest to, że ten zakręt obręczy, ta część kory mózgowej, również mocno pobudza nasz układ emocjonalny pod wzgórze ciało migdałowate, czyli dwie ważne struktury tego naszego układu emocjonalnego, które są związane z generowaniem emocji, ale także stresu. No i teraz dochodzimy do sedna problemu związanego ze świętami, czyli dlaczego te święta są takie beznadziejne. Otóż nie jesteśmy w stanie uniknąć tych rozczarowań, czyli niezgodności oczekiwań z rzeczywistością które powodują aktywację zakrętu obręczy, który aktywuje nasz układ emocjonalny, który zaczyna tworzyć emocje adekwatne do tego, co się wydarzyło. Czyli możemy być wkurzeni, możemy być smutni, różnego typu tego typu nieprzyjemne emocje się pojawiają jako efekt tej porażki, tego błędu przewidywania, tego rozczarowania. To wszystko razem buduje nam w mózgu to rozczarowanie. To czasem frustrację wręcz. Jeżeli to jest silne, duże rozczarowanie, bo coś bardzo się nie zgadza, to wówczas jest to coś, co możemy nazwać wręcz frustracją. No i ten stres, te nieprzyjemne emocje, stres z podzgórza, nieprzyjemne emocje związane z tym ciałem migdałowatym, to jest coś, co właśnie sprawia, że my dostrzegamy pewien błąd. I on jest dla nas przykrym, błędem odczuwanym emocjonalnie, to rozczarowanie jest czymś, co jest nieuniknione, dlatego że my właśnie nie używamy często tej bocznej kory wtedy, kiedy przewidujemy, co się wydarzy w przyszłości. I teraz jeszcze raz tylko podsumuję. Gdybyśmy mieli powiedzieć sobie, o co tutaj chodzi, czyli ta oczekiwana nagroda. Kontra ta rzeczywista nagroda, którą dostajemy, są ze sobą niewspółmierne, dlatego że to jest niemożliwe, żeby święta były tak piękne jak te w młodości, kiedy zimy były, prawda, i tak dalej, i tak dalej, kiedy było tak miło, kiedy było tak beztrosko, kiedy nie trzeba było nic wiele, chce się napracować lub ta praca nas mało kosztowała i tak dalej, i tak dalej, nie będę tego powtarzał, więc ta nagroda rzeczywista jest mniejsza niż ta oczekiwana. No i to powoduje aktywację tego zakrętu obręczy, który aktywuje układ emocjonalny, co generuje nieprzyjemne emocje, złość, smutek, generuje też stres, który te emocje nasila i to wszystko trafia do naszej kory przedczowej, budując rozczarowanie lub też frustrację w tym naszym mózgu również w tej naszej świadomości, bo to samo dociera także do tej bocznej kory na zewnątrz, co jest dla nas bardzo, bardzo świadomym procesem. No, i to jest coś, co czego się nie da uniknąć, dlatego że zawsze coś się pojawi, i warto wówczas jakby użyć tej bocznej kory przedczołowej, wtedy kiedy te święta się zbliżają, żeby sobie usiąść i chwilę pomyśleć i zastanowić się nad tym, ile musimy zrobić, czy rzeczywiście, jak to jest dużo roboty, gdzie możemy popełnić błąd i tak dalej, i tak dalej, żeby uniknąć tego rozczarowania, czyli można powiedzieć zweryfikować to, co się dzieje w przyśrodkowej części kory. W tej bocznej korze, żeby mieć ten rzeczywisty, prawdziwy obraz tego, co się ma wydarzyć, a nie pewne wyobrażenie, które jest przesadzone, które nie bierze pod uwagę tego, że coś może pójść nie tak. A często tak się dzieje, że coś idzie nie tak. Chociażby z tym śniegiem, z tymi prezentami, z tymi zakupami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc. Pamiętajmy o tym, żeby nam się to zgadzało, trzeba to mocno weryfikować w tej bocznej, bocznych korach przedczołowych dwóch, prawda, które są tymi mądrymi częściami naszego mózgu, które przewidują przyszłość. Które są w stanie jakby dać nam realny obraz tego, co się wydarzy, a nie ten wyimaginowany, wyobrażony na podstawie tych wszystkich wspomnień, które mogą być powodem naszego błędu, przewidywania tej rzeczywistości. No i teraz, jeżeli my przygotowujemy się do tych świąt i pojawiają się w trakcie tych przygotowań, a jest to długi czas, pojawiają się kolejne rozczarowania, to wówczas ten stres, który się tworzy w tym naszym układzie emocjonalnym, może przybrać formę chronicznego stresu. Zwłaszcza kiedy ten czasu nam zaczyna brakować, czujemy się już zmęczeni, prawda, i te kolejne rozczarowania, które się pojawiają, to wszystko może być źródłem chronicznego stresu. Chronicznego stresu, który, jeżeli taki wystąpi w naszym mózgu, zaczyna działać nieprawidłowo na nasze na struktury naszego mózgu, które znajdują się w pniu mózgu które to struktury są czymś, co pozwala nam na to, żeby kontrolować te emocje i dawać troszeczkę więcej, jakby można powiedzieć, energii, mocy tej naszej korze mózgowej, w tym, żeby lepiej kontrolowała to, co się dzieje w naszym całym mózgu. W związku z tym można powiedzieć, że jeżeli ten stres chroniczny wystąpi, to dochodzi do zaburzenia pracy neuronów, które znajdują się w jądrach szwu, to są neurony, które wydzielają serotoninę, dochodzić może do zaburzeń pracy czegoś, co nazywa się miejscem sinawym, które jest związane z wydzielaniem noradrenaliny, no i też może dochodzić do zaburzenia pracy tego układu nagrody, czyli tej struktury, która nosi nazwę brzusznego pola nakrywki, co będzie skutkowało zaburzeniami wydzielania tej dopaminy. I teraz, jeśli tak by się zdarzyło, a mam nadzieję, że wam się to nie zdarza. Nie zdarzy e, również w, w tych ostatnich dniach, które nas czekają, to jeżeli ten system by się tutaj załamał, nie działałby prawidłowo, to wówczas emocje mogą nam się wymknąć spod kontroli, a kora mózgowa. Ta tutaj przyśrodkowa w mniejszym stopniu, ale głównie ta po drugiej stronie, czyli ta boczna kora przedczowa, może stracić kontrolę i nad naszymi zachowaniami, i nad naszym układem emocjonalnym, czyli wtedy wszystko wymknie nam się spod kontroli. Możemy czuć się zmęczeni, zdemotywowani, może nam się nie chcieć, prawda, mogą nami targać różne emocje, prawda, takie nieprzyjemne. Ten, ta złość może być duża, ten smutek może nas przygnębiać, mimo że przecież tak naprawdę spodziewamy się jeszcze cały czas tej nagrody, prawda, przecież obiektywnie idą święta, ma być pięknie, prawda, ma być rodzinnie, ma być ciepła atmosfera, prawda, rodzinna, ma być miły, mile spędzony czas w tym jakby, w, w tym rodzinnym gronie podczas tych świąt, przy tym rodzinnym stole, przy tej choince, prawda, i tak dalej. Obiektywnie przecież wszystko jest dobrze, ale ludzie czasem, mimo tej przyjemności, która nadchodzi, ogarnia ich zmęczenie frustracja właśnie zniechęcenie brak motywacji brak energii i tak dalej i tak dalej co jest powodem tego powodem jest zawsze chroniczny stres który się dzieje tutaj dlatego że pojawiają się te sygnały błędów te sygnały błędów, które wynikają z tego niedoszacowania związanego z działaniem tej automatycznie działającej przyśrodkowej kory przedczołowej i nieweryfikowania tego przez tą boczną korę przedczołową w naszym mózgu. Na szczęście możemy temu zapobiec, to znaczy możemy. Temu zapobiec nie tylko używając wcześniej tej bocznej kory, ale także oczywiście jak czujemy, że to nadchodzi, to trzeba sobie usiąść i trzeba sobie pomyśleć, prawda, gdzie tkwi problem, gdzie ja popełniłem błąd, prawda i Ogarnąć to w swoim zdrowym rozsądku, prawda, dać sobie chwilę wytchnienia, wszystko zweryfikować, co tam planujemy i tak dalej, wziąć pewne poprawki, żeby uniknąć w przyszłości tego błędu, przewidywania, czyli urealnić ten obraz tych świąt i tego wszystkiego, co nas dotyczy przed tymi świętami, czyli tych przygotowań do tych świąt. Pamiętajmy o tym, dlatego że jak zdamy się na te automatyzmy, to nam to może zaszkodzić i ludzie często. W mniejszym bądź większym stopniu, ale czują jednak rozczarowanie tymi świętami. One miały być piękniejsze niż są w rzeczywistości. Z różnych powodów. Ale na szczęście jest też tak, że pomimo tego, że jak przychodzą te święta, to my jesteśmy zmęczeni, możemy być, że sfrustrowani, prawda? Mamy już wszystkiego dość, prawda? My myślimy sobie, ojej, jeszcze raz ta kolacja wigilijna. Ja bym się chciał położyć i po prostu zasnąć i odpocząć. Ale na szczęście tak się dzieje, że kiedy już siądziemy do tego wigilijnego stołu. To wówczas przychodzi nam z powrotem ten dobry nastrój. Raz, że rzeczywiście pojawiają się te rzeczywiste nagrody w końcu, prawda? Czyli to jedzenie nam smakuje, prawda? Mamy przed oczami tych różnych ludzi, z którymi chcieliśmy spędzić ten czas. Dostajemy jakiś upominek. A jak dobrze pójdzie, to jeszcze śnieżek pruszy na, na dworzu. Tak jak na przykład ja w tej chwili widzę padający śnieg przez okno, więc jakby wszystko może pójść fajnie i zazwyczaj idzie fajnie, mimo tego, że przed samymi świętami możemy mieć te. Momenty zniechęcenia, z rezygnacji i tak dalej. To jednak ten układ nagrody zostanie pobudzony mocno, dlatego że chcąc, nie chcąc, jednak przecież te święta są przyjemne. Siądziemy, prawda, już będziemy wszystko mieli za sobą, e, będą te miłe rzeczy się działy plus jeszcze jedna ważna rzecz się będzie działa, która jest w stanie nam to wszystko wykasować, co niefajne w tym naszym mózgu. I tutaj bardzo ważną rolę odgrywa ta kora wyspy. Ja ją wcześniej nie tutaj nie dawałem, dlatego że ona by nam przeszkadzała w opisie tego, co się dzieje w mózgu, dlatego że jej miejsce byłoby mniej więcej w tym. Tutaj jest jej miejsce w naszym mózgu. Gdybyśmy chcieli ją sobie tak z, z boku popatrzeć, to ona byłaby właśnie w tymże miejscu. I ta kora wyspy jest związana z więzią, jest związana z empatią, z tym uczuciem bliskości, które mamy do ludzi, którzy są tą naszą rodziną, przyjaciółmi, dziećmi, prawda, rodzicami, z kimkolwiek spędzamy te święta, którzy są dla nas bliscy. To ta kora wyspy, bez tej kory wyspy, byśmy tego w ogóle nie byli w stanie czuć. No i teraz, jak to się dzieje, że te święta, jak już siędziemy przed, jakby w tym przy tym rodzinnym stole, to one jednak są w stanie dać nam tą nagrodę, są w stanie udobruchać tą korę przedczołową, mówiąc jej, no dobra, już nie bądź taka wyrywna z tym zakrętem obręczy i nie róbcie tego stresu, no masz tą swoją nagrodę, ciesz się, koro przedczołowa. Jak to się dzieje? Otóż tak, więc po pierwsze, żeby, móc, żeby ta kora w ogóle zadziałała, ta kora wyspy, którą tutaj widzimy, to ona musi dostać sygnał o obecności tych bliskich, którzy są z nami przy tym stole. I teraz ta kora wzrokowa, która dostaje sygnał z naszych oczu o obecności tych osób, tych bliskich, ona zaczyna analizować te obrazy i tutaj w dolnej części płata skroniowego, tutaj i tutaj nie widać, bo one są zasłonięte, jest jakby od tej drugiej strony, tym pniem mózgu jest zasłonięty, znajduje się coś takiego, co nazywa się zakrętem wrzecionowatym tego właśnie, tego właśnie płata skroniowego kory mózgowej. I ten zakręt wrześcionowaty jest miejscem, w którym nasz mózg identyfikuje twarze. Twarze ludzi, których widzimy naszymi oczami. I tam znajdują się również zakodowane twarze poszczególnych osób, które znamy. Czyli właśnie tutaj ten zakręt obręczy jest tym, który rozpoznaje tych, wśród tych osób kogoś, kogo znamy. Tych naszych bliskich. Przy czym ta kora nie wie, że są to bliscy. Ona po prostu ich dobrze zna. Czyli mocno się pobudza wtedy, kiedy ta twarz, którą widzimy. Pokrywa się z tą twarzą, którą mamy w tej naszej pamięci. I teraz to mocne pobudzenie ma kluczowe znaczenie. Ma kluczowe znaczenie, dlatego, że powoduje silne pobudzenie tego ciała migdałowatego, które przed chwilą o nim mówiłem, że jest takie złe, bo tworzy nam te nieprzyjemne emocje, to ono jednak jest nam pomocne. Dlatego, że jak to jest ktoś nam bliski, którego silne pobudzenie płynące od tej kory, która jakby identyfikuje tą twarz, to jeżeli na przykład na tej twarzy jest uśmiech, prawda? To wówczas ten uśmiech jest identyfikowany przez to ciało migdałowate i ta informacja jest przesyłana do kory wyspy, która ten uśmiech tych ludzi, na których patrzymy przy tym wigilijnym stole, powoduje, że my zaczynamy czuć tą ich radość swoim własnym mózgiem, czyli na bazie empatii zaczynamy odczuwać wraz z nimi to uczucie przyjemności, które trafia do naszej kory przedczołowej i jest oczywiście czym. Źródłem pobudzenia układu nagrody, czyli tworzy się rzeczywista nagroda. Czyli jeżeli to jest ktoś bliski, a my jesteśmy empatyczni, to wówczas uśmiech tych osób, które są nam bliskie, na które patrzymy i na te uśmiechy, powoduje pobudzenie ciała migdałowego, który identyfikuje ten dobry nastrój na twarzy naszych bliskich, to zostaje przesłane do kory wyspy, która tworzy nam tą symulację tego czyjegoś uczucia, które on ma. Czyli na bazie empatii my współodczuwamy z nim tą radość, która jest źródłem również naszej nagrody, czyli naszej przyjemności. I mamy też uczucie bliskości, oczywiście związane z tym, że ta właśnie twarz jest czymś, co znamy, nasz mózg zna, ma w pamięci, więc jest kimś, kto jest nam bliski w założeniu. I to oczywiście powoduje wówczas bardzo duże pobudzenie aktywności tej kory wyspy, która dostarcza nam właśnie to uczucie tej bliskości przez fakt, że tak mocno czujemy to, co czuje ta osoba. Oczywiście my, i pamiętajmy o tym, bo my możemy komuś zepsuć święta, jak siędziemy przy tym stole wigilijnym, z naburmuszoną miną, źli jak osy, dlatego że coś nam nie wyszło, bo powiedzmy barsz nam się źle, czy grzybowa nam coś nie wyszła, albo po prostu jesteśmy zmęczeni, bo dużo roboty było przed nami chociażby tego jednego dnia, czyli tę Wigilię jeszcze mamy w pamięci, ile nas to kosztowało przygotowanie tych świąt, więc siadamy z taką miną, która jest niefajna, to wówczas ta nasza mina, pamiętajmy, jest w stanie sprawić, że ktoś też będzie smutny na bazie tej empatii. Więc czasem, i to robimy z reguły, prawda, co by nie było, to staramy się jednak Usiąść do tego wigilijnego stołu z uśmiechem na twarzy, nawet jeżeli on jest troszkę wymuszony, to dobrze. Dlatego, że my, mając uśmiech, sprawimy, że innym będzie przyjemnie, oni się uśmiechną, a jak oni się uśmiechną, to nasza kora wyspy również doda trochę uśmiechu naszym, naszemu mózgowi, czyli on wytworzy na bazie tej empatii również stan przyjemności, który będzie tym. Czymś, co nazywamy podzielaniem z kimś tych jego, jego emocji w naszym własnym mózgu. Czyli to współodczuwanie jest nam w stanie dać tej przyjemności więcej, nawet jeżeli sami jej nie mamy. Ta nagroda przyjdzie, dlatego że my dając uśmiech, sami go dostajemy, i to wszystko oczywiście nam sprawia, że jest nam, zaczyna nam być miło, tylko dlatego, że się uśmiechamy i dostajemy te uśmiechy. Ta kora wyspy, będąc bardzo aktywna z powodu również tego, że te twarze są nam dobrze znane, bo są to osoby nam bliskie często i widzimy, prawda? często codziennie, bo jest to, na przykład nasz małżonek, małżonka, chłopak, dziewczyna, prawda? brat, siostra i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby te wszystkie, te wszystkie twarze, które tak dobrze znamy, powodują mocną aktywację tej wyspy, która oprócz tego, że jakby daje nam to możliwość współdzielenia tych emocji, to również jakby aktywuje tutaj to prążkowie, powodując, że w naszym mózgu automatycznie uruchamiane są procedury związane z takimi zachowaniami miłymi wobec ludzi, prawda? Czyli mamy wobec nich prawda, jakieś miłe gesty, które wcześniej są jakby jakby są tym, co powoduje, że my chcemy im dać prezent, prawda? Jest to dla nas naturalne, że chcemy dawać jakiś upominek naszym bliskim, no a w trakcie tej wigilii, prawda, mamy miłe gesty wobec tych ludzi, przytulamy się, prawda, składamy sobie życzenia, czyli te rytuały wobec tych bliskich są wówczas dzięki tej korze wyspy łatwiejsze do wyegzekwowania. No to się dzieje naturalnie, po prostu jesteś bliski, więc go przytulamy, dajemy mu ten uśmiech, składamy mu te życzenia, dajemy mu ten upominek, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta kora wyspy jest związana z tą więzią. Dając nam empatię, ale także to uczucie bliskości i naturalność pewnych zachowań, takich przyjacielskich, miłych, opartych na miłości, prawda, na przyjaźni, które są aktywowane. W tym naszym prążkowiu, które jest, przypomnę, tym starterem różnego rodzaju wyuczonych zachowań, ale także wrodzonych, bo takie zachowanie, jaką jest bliskość, dawanie komuś bliskości, przytulanie się, prawda, obejmowanie, to są naturalne, wrodzone nasze reakcje, które mamy, których nie mamy dla wszystkich, ale mamy dla bliskich dzięki właśnie korze wyspy, która daje sygnał reszcie mózgu, że o, patrz, to jest ktoś nam bliski. I tutaj jeszcze niezwykle ważną rolę w tej bliskości, w tej więzi empatii odgrywa podzgórze, którego teraz nie widzimy, bo kora wyspy go zasłania. Tam w tym podzgórzu znajdują się takie neurony, które wydzielają oksytocynę. Taki neurotransmiter właśnie, który jest niezwykle ważny dla więzi, dla empatii. I tej oksytocyny się wydziela w mózgu więcej wtedy, kiedy jesteśmy wśród osób, które są nam bliskie. Czyli właśnie wtedy, kiedy kora ta skroniowa rozpozna twarze tych bliskich nam osób, Wówczas podzgórze również silniej zaczyna produkować tą oksytocynę, która wydziela się i w korze wyspy, i w korze przedczołowej, i tutaj w zakręcie obręczy, i w prążkowiu, wszędzie się wydziela, ale wydziela się również tutaj w tym ciele migdałowatym. I tutaj w tym ciele migdałowatym i w tym podzgórzu samym w sobie, te, które jest źródłem tej oksytocyny, ta oksytocyna hamuje naszą aktywność stresową i redukuje te nieprzyjemne emocje. Sprawia, że ten stres jest w stanie zniknąć z naszego mózgu. Te nieprzyjemne emocje, smutek, złość, które mamy, mogą zniknąć z naszego mózgu jak zamachnięciem tej magicznej różki, tylko dlatego, że jesteśmy wśród bliskich, których widzimy, którzy się uśmiechają, tej oksycyny jest dużo i wszystko znika. Całe te przygotowania, to wkurzenie, które mieliśmy, ten smutek, to zmęczenie, ten stres są w stanie. Zniknąć, prawda? Jak, jak ręką odjął, kiedy siadamy przy tym wigilijnym stole, z tą rodziną, z tymi bliskimi, z kimś, kto właśnie sprawia w sposób naturalny, że te złe emocje z nas znikają, przestają być przez nas odczuwane. I już nie ma znaczenia, że nie wszystko jest tak, jak miało być. Po prostu jesteśmy tu i teraz, i wtedy akurat nie, nie używajmy za bardzo tej bocznej kory przedczowej. Czyli nie uzmysławiajmy sobie tego, że mogło być lepiej, tak? Cieszmy się tą chwilą, używając wyłącznie przyśrodkowej części kory mózgowej, bez zastanawiania się, co było, co będzie, dajmy sobie po prostu poczuć tą przyjemność. Nasz mózg nam to wynagrodzi, dlatego że ten podniesiony nastrój, który mamy, sprawi, że wszystko w naszym ciele będzie działało lepiej. Tak więc, jakby jak już wcześniejśmy sobie zepsuli to oczekiwanie na te święta, chcąc, nie chcąc, bo życie nas po prostu trochę rozczarowało, co jest nieuniknione, bo popełniamy błąd przy tym tworzeniu wyobrażenia, to potem, kiedy już musieliśmy użyć tej bocznej kory, żeby rozwiązywać te wszystkie problemy, to kiedy nastanie ten czas świąteczny, to weźmy ją, najlepiej zostawmy, prawda, w przedpokoju, niech tam sobie w czeka na... Pierwszy stycznia czy drugi, wtedy ją użyjmy z powrotem, a póki co nie dawajmy jej za dużo do roboty, tylko używajmy tej przyśrodkowej części kory, układu limbicznego, kory wyspy układu nagrody. Niech to wszystko hula w naszym mózgu automatycznie dając nam tą tu i teraz przyjemność bez odnoszenia się do tego, co było, i do tego, co będzie, co nas jeszcze czeka, i różnych innych rzeczy, które są mało przyjemne, z których nie zdajemy sobie wtedy sprawy, bo Cieszymy się, ale boczna kora oczywiście to potrafi. No akurat wtedy lepiej, żeby ona tego nie potrafiła. Więc tak to, moi drodzy państwo, mniej więcej wygląda. Ten stan frustracji, złości, oczywiście możemy. Jakby można powiedzieć, możemy spożytkować, wyżywając się na innych, prawda? Czasem tak się dzieje, że ludzie w nerwach, w stresie są w stanie być niemili dla swoich bliskich, prawda? Ich mózg naturalnie tą złość ukierunkowuje na osoby, które są wokół nas. Ta frustracja musi być gdzieś wyładowana, wylana często wylewa się na kogoś bliskiego. Prawda? Wtedy akurat warto użyć tej bocznej kory, żeby to powstrzymać, żeby to zahamować, żeby uzmysłowić sobie w to, że tak miał być, to jest normalne, zawsze popełniamy błąd, nic się nie stało, idźmy dalej, rozwiązujmy problemy. Prawda? Więc ta złość może być powodem, to rozczarowanie może być powodem złości lub smutku, a te z kolei mogą być powodem tego, że my będziemy niefajnie zachowywać się wobec naszych bliskich. Tak się dzieje, ludzie tak się zachowują, musimy im to wybaczać. Jest to w pewnym sensie naturalne, choć oczywiście można to powstrzymywać, ale jest to coś, co powinniśmy rozumieć, dlatego że tak właśnie działa ten nasz mózg. No, ale oczywiście pamiętajmy, żeby jednak do tej widzieli usiąść z tym uśmiechem. Chociażby pod tym, co ja Państwu teraz powiedziałem, wiedząc o tym, że tak czy siak, co by nie było, jak bardzo źle by nie było, to obecność tych naszych bliskich dzięki tym naturalnym mechanizmom sprawi, że cały problem przedświąteczny zniknie, i święta powinniśmy mieć wtedy spokojne, bezstresowe, z miłymi emocjami, z pobudzeniem układu nagrody i z radością, która wypływa z tej naszej przyśrodkowej części kory mózgowej, która oczywiście trafia do tej bocznej, ale niech ona tego nie weryfikuje. Niech te święta będą fajne, będą cudowne, będą radosne, będą spokojne i szczęśliwe. I tego wszystkim Państwu życzę. Wesołych świąt.